No okej, okay, już jesteśmy po gali, pierwszej gali z cyklu Incredible Fight Night. Ze mną Krzysiu Kulaszek po wygranej z Darko Banowiczem. Powiedz może na samym początku, jak oceniasz w ogóle całą tą galę, organizację, bo sportowo to było wiadomo, że bardzo dobrze, a tutaj jeżeli chodzi o taki marketingowy punkt widzenia z twojej strony, jak to wyglądało? No jeżeli chodzi o w ogóle tutaj otoczkę, jak zostaliśmy przywitani od wczoraj, jak przyjechaliśmy, no to naprawdę świetna robota, nie? Hotel rewelacja, jedzenie wszystko rewelacja, opieka tutaj, jeżeli mieliśmy jakieś pytania, to od razu były wyjaśniane, więc nie ma się do czego przyczepić. Myślę, że jakby każda gala taka była, to, no to każdy będzie mega zadowolony, nie? Troszeczkę jednak, no, spodziewałem się, że będzie więcej kibiców, nie dopisali. No tak, nie dopisali, aczkolwiek ta hala jest bardzo duża, bo na 7 tysięcy ludzi, nie wiem dokładnie ile się biletów sprzedało. Troszeczkę mogło być większa frekwencja, ale myślę, że po prostu, no nie wiem, nieraz tak bywa, może jakoś tak marketingowo, reklamowo, nie wiem jak to się odbywało w samej Częstochowie, bo stąd nie jestem, nie wiem jak tutaj się chłopaki postarali z tym, ale myślę, że słychać było doping i fajnie to wypadło z mojego punktu widzenia. Poddanie wieczoru? Nie wiem. Ale oglądałem. A nie oglądałem. No myślałem, że tam może coś tam zrzuciłeś okiem gdzieś. No nie, no. Wiem, że mój kumpel z Konina Tomek przegrał przez duszenie. No szkoda, że tak się udało. Nie udało, nawet ziomek z Ankosu, Pasternak też tam się bardzo szybko przegrał przez skończenie. No szkoda, że się nie udało, no ale tak to już w naszym sporcie bywa, że musi być wygrany i przegrany. I no tak to już jest, nie? Dobra, teraz może przejdźmy do twojej walki. No po tobie nie widać, jak, żeby tam jakoś specjalnie coś tam ci przeciwnik zrobił, lekkie tylko rozcięcie tutaj na nosie. Mam wrażenie, że pierwszą rundę troszeczkę jakby przespałeś. No może tak. No właśnie może to miało wpływ na to, że wiesz, że miałem odstępy między walkami teraz, nie? Tam 6 tygodni temu miałem walkę, teraz też może troszeczkę przespałem. Nie wiem, ciężko mi jest coś to opowiedzieć, bo nie pamiętam za bardzo, co się wydarzyło w walce, tam niektóre elementy. Nie mi to teraz oceniać, nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, czy przespałem, czy nie. Trener tam mnie zjebał kilka razy w szatni, że coś zrobiłem nie tak, ale nie chciałbym tego mówić. Dostałem reprymendę i poprawię to. Narożnik tutaj bardzo głośno, że tak powiem, cię dopingował i dawał wskazówki. Czasem myślałem, że po prostu mają osobny mikrofon dla siebie. No tak, pierwszą rundę miałem wrażenie, że Darko bardzo dobrze ją tutaj rozegrał, natomiast druga i trzecia runda to już jest bez wątpienia, zdominowałeś go totalnie, no tu praktycznie wpadłem na połowę drugiej rundy, bo akurat tam też byłem zajęty, ale widziałem, że ta końcówka drugiej i trzecia to już praktycznie nie miał nic do gadania. Wiesz co, z mojego punktu widzenia, tak to bywa, nie oglądałem walki, ci powiem teraz na gorąco, z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że dwie pierwsze rundy wygrałem, a trzecią właśnie na początku troszeczkę zaspałem. Dla mnie to trzecią zaspałem. A to trzecią zaspałem dla mnie, bo wylądowałem na plecach. A i musiałem tam więcej popracować, trochę się pomęczyć, nie? I z mojego punktu widzenia trzecią zaspałem, a nie pierwszą, nie? No, powinniśmy zobaczyć po prostu jeszcze raz na spokojnie, bo na żywo to jest jednak zupełnie inaczej. Jeszcze ty w ogóle w środku oktagonu to jest zupełnie... Emocje w ogóle, nie? To już też to ucina trochę pamięć. Tak, dokładnie. KitKaty niezjedzone. Jeszcze nie, ja trzymam go, mielę go, to już się rozpuści. Już za chwileczkę. I co? Jakie plany teraz? Odpoczynek i po nowym roku szukamy kolejnego wyzwania i zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że trafi się bardzo fajna jakaś oferta z bardzo dobrej organizacji i chciałbym na pewno już gdzieś się w jakiejś organizacji zadomowić i no tak chciałbym. Co i jak, no to zobaczymy po nowym roku, na razie trzeba odpocząć i zregenerować się dobrze. Walka wieczoru z Wolanem w KSW? Wiesz, z Wolanem się bardzo dobrze lubimy i zobaczymy, no jesteśmy sportowcami, no i wiesz, no zobaczymy, co nam czas przyniesie, nie? No jeżeli byś dostał propozycję teraz w Krakowie? Ale kiedy teraz? No na KSW. Ale ty mówisz w tym roku? No, tak, tak. Nie przyjął, no jak, no stary, no co mam co tydzień laśk? Nie, bo ostatnio jak sam patrzyłem po ostatniej twojej walce, powiedziałeś, że głodny jesteś, jeszcze byś chciał w tym roku troszeczkę powalczyć. Tak, no chciałbym, no i dlatego zrobiłem tą walkę i myślę, że ta walka już styka mi do końca roku, no zobaczymy, no
co przyniesie nowy rok. No, w tym roku nie chciałbym, chciałbym już odpocząć, bo już mi trenerzy mówili, dietetyk, wiele osób, że już Krzysztof ten czas, żebyś odpoczął, żeby już nie przemęczyć tego organizmu, nie zajechać, żeby się przygotować tutaj na początek nowego roku dobrze. Dobra, no to już się nie męczę, regeneruj siły, wcinaj KitKaty. No i co, regeneracji szybkiej, zdrowia, jeszcze raz gratulacje i powodzenia. Dziękuję, jeśli bym mógł skorzystać z oferty, to bym chciał podziękować Jasne, sponsorom. jasne. Jucha, Akumar, Tartaglic, Wielkopolskie Centrum Terapii Naturalnej, Black Bad Nutrition, Extreme Hobby. Pozdrawiam, bo jest zajebista ekipa. Irka Mile, Andrzeja, wszystkich shootersów, wszystkich Jankosiaków, Sensei Shop, najlepszy sklep ze sprzętem w Poznaniu I trenera. i no pozdrowiłem. A, no dobra. Nie ogarnia. To jeszcze ten stres już dojdzie. Albo ja. Nie, dobra. Dobra, No to na razie. dziękuję.